Z Ewangelii według świętego Mateusza znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Pan Jezus, tak to wynika z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, przyjmuje za pewnik, za rzecz oczywistą, powszechną, iż dusza ludzka jest niespokojna, że nie mamy ukojenia, nie jesteśmy w stanie błogości, jeżeli chodzi o nasze życie duchowe. Jezus uważa to za pewną normę, za rzecz tak powszednią, tak oczywistą, że nawet nie tłumaczy powodów, dla których tak jest. Mówi tylko wyraźnie: we mnie, w Jezusie Chrystusie, znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. I ja osobiście jestem przekonany, że wszystkie niepokoje świata, wszystkie dramaty ludzkości, ale także to wszystko, co każdy z nas przeżywa osobiście, te wszystkie niepokoje, które mamy, te wszystkie wewnętrzne napięcia, dylematy, dyskusje, szarpaniny, które dotyczą naszego serca, ukoić może tylko i wyłącznie Chrystus Pan. Nic na świecie, ani władza, ani pieniądze, ani poczucie bezpieczeństwa, ani żadna inna wartość ludzka nie są w stanie człowieka zadowolić i zaspokoić. Tylko Jezus Chrystus. I takiego zadowolenia i zaspokojenia wam, kochani bracia i siostry, bardzo serdecznie życzę. Do zobaczenia jutro.